No, w hardkorowych warunkach kluska się wreszcie trafiła. Trzy spadły, ale jedna wreszcie trafiła dobrze. A ja ją dobrze też zaciąłem. No takie około czterech dychszek. Klusek fajny. Teraz go wyluzujemy do wody. Chodź tu malutki. O. A żeś się dziabnął tutaj pięknie. O, buzi ci nie będę dawał, gościu, ale płyń sobie. No, kolega Łukasz jest w dole. Ryby mi pokuł. No tu obleciał wszędzie, ale kurczę, tego skubańca udało się przechytrzyć. Ptaszki śpiewają. I po prostu jest bajka. Oprócz tego komary, pieruńskie komary. No i co zrobić? Komary, kleszcze, meszki, muchy i inne karaluchy. Ale ta sceneria i te emocje są warte wszelkiego poświęcenia. Generalnie 6 brań, 6 kleni na kiju. Wszystkie się nie zapięły, dobrze pospadały, bo to kurde skacze więcej w powietrzu jak w wodzie. No i niestety tylko ten jeden, który został złowiony i uwolniony, reszta uwolniła się sama. Jeszcze tu w to miejsce spróbuję, jest dość obiecujące, ale to trochę tutaj płytko. No, karkołomne generalnie są tutaj brzegi, żeby zejść, no nie da się, w wielu miejscach się nie da bez spodni, butów, same wodery nie wystarczają. Ale dobra, jutro sandacze, popływamy sobie. Tego hardkoru na dzisiaj wystarczy. Tak lekko licząc, taka czorżyca będzie miała z 8 dych. Kurde balas. Ja pierdziele. Lekko licząc. Ła, cholera. Ale mi rozpierdzielił palca. Dobra, Heniu, weź go kurna, wywal z podbieraka normalnie. Bo teraz to już... Obróć podbierak. Cholernik jeden. No, pójdź, ja go wypuszczę. Tak? Bo mi kurna... Fu! Palca rozpieprzył. Wredota jedna, no. To już po łowieniu. Kciuk. Nie miał kurna gdzie brać, tylko... gamoń zamiast sandacza. No jeszcze się podbieraka trzyma. Wredne te kaczki, kurna. Kciuk cały zakrwawiony. Normalnie. Fu, jakby skalpelem, kurde. A tutaj woblery na sandacza i na suma na zalew bledzewski. Tylko trzeba podklejać stery. Tu są kurka wodna, super jerki magiczne. Trzeba by pozakładać kotwicę. Tylko jak to zrobić, jak kciuk przez kaczkę rozwalony, druga ręka w stanie nielepszym? Tragedia.